was a ship that went to sea. The name of the ship was a Bully of Tea. The wind blew up her bow, dipped down below my bully boy's bow. Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. She had not been 2 weeks from shore when down under a right whale bore, the captain called all. Będą chłopaki też gotować. Zaraz zobaczycie. Ale żywioły. Uffa. Ale szybko, bo następna idzie. Jezu, żywioł, nie? Wyciągaj, kajak.
jesteśmy teraz na plaży, nazwy której nie znamy. Na razie jest fajna pogoda, ale zbliża się front. Niestety musimy uciekać. Ale tu jest pięknie, naprawdę, zobaczcie. Nie? No właśnie, no właśnie. Czekać, bo są duże fale. Radek próbował, ale zrobił kabinę, czyli wywrócił się. I mamy nadzieję, że za kilka godzin te fale będą mniejsze. Bo jeśli nie, to zostaniemy na co najmniej 2 dni. Wiedziałem, że pływanie na kajakach polega również na tym, żeby je ciągnąć pod górę, w górę rzeki. Zamierzamy przejść na drugą stronę wysp Lofotów, co wymaga od nas przejścia przez przełęcz. Niestety nie jesteśmy w stanie wystartować. Są za duże fale, więc idziemy piechotą.
ale wiatr. Jeszcze tylko 100 metrów. Jeszcze 100 metrów. Proszę, nie wyrywaj. Nie wyrywaj, słuchajcie. See, the name of the ship was a belly of tea. The winds blew up her bow, dipped down below my belly boys blow. Soon may the weller man come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Soon may the weller man come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. She had not been 2 weeks from shore when down on her a right whale bore. Captain called all hands on shore, he'd take that whale in tow. Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tongue in his hand, we'll take our leave and go. To see the name of the ship was a belly of tea. The winds blew up her bow, dipped down below my belly boys bow. Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Two weeks from shore and down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Before the boat had hit the water, the whale's tail came up and caught her. Hand to the side, her pinned and fought her when she dived down low. Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Przejdzie? O, bardzo. Uwaga. Bobrowe dziury. Są bobry? O, i tu już prosto, nie? To już ostatni dzień naszego spływu. I ostatniego dnia wyszło słońce. Przez 5 dni padał deszcz. Były duże fale. I teraz na koniec zobaczcie. Super krajobrazy, ekstra pogoda. A my suszymy nasze rzeczy. My też jadłem swojej tylko rodziny. Ile robisz? Świeże ogórki. Jak się i rozmowy o kiszonych ogórkach. Wodę zalewasz z sodą. Jak ci smakuje? Uważaj na moje kanapeczki. Identycznie kisisz jak ten cały. Tak zwane ogórki celebrytki. No czekaj, zaraz zaprezentuję. To jest słoik celebryta. Pokaż, na której przełęczy był. Z ogórkami celebrytami. Cztery obozy przetrwał. Cztery obozy wysokogórskie przetrwał. No i teraz po prostu jest najlepszy, ale żeby być dobrym ogórkiem, musi przejść przez przełęcz w Lwotach. Przeszedł. Pokisił się, tak? Kisił się do... kompletnie, no bo to jest ostatnia faza, 1%. Właśnie ten najważniejszy 1%. Love.
Państwa, znajdujemy się obecnie w Lofotach. Za chwilę przygotuję Państwu wspaniałą potrawkę z Ciecierzyc. Zalać? Z ogórkami kiszonymi, śledzikiem chińskim. Wspaniałe. Przy okazji powiem, że Lofoty mają około 3 miliardów lat. To, co Państwo tutaj widzą na ekranach telewizorów, to jest zastygła magma.